Boom! Siemanko, witajcie, ja jestem Jakubek i teraz bardzo szybko mam dla was nowinki o DLC Black Eyes do Rainbow Six. A więc tak, o co to wszystkim chodzi? Bo właśnie przed chwilą wyszła ta aktualizacja i bardzo się spieszę, żeby nagrać to wszystko i wrzucić to jak najszybciej na YouTube'a. A więc zaczynajmy, co tutaj dodali? Tak, dodaję dwóch nowych operatorów, są też nowe bronie, nowe ubrania, jakieś tam dodatki i ulepszenia ogólnej rozgrywki w Rainbow Sixie. I podobno ta aktualizacja, te DLC, nie aktualizacja, to też jest aktualizacja, ale to głównie nazywamy to DLC-kiem, więc to miało wyjść 5 stycznia. A tydzień później też miało być to dostępne dla ludzi bez Season Passa, ale niestety to się przedłużyło i jednak dla tych, co mają Season Passa, wychodzi to 2 lutego, czyli dzisiaj, a dla reszty wychodzi tydzień później, czyli dla tych, którzy nie posiadają Season Passa do Rainbow Sixa. Czyli dodali jedną nową mapę o nazwie Yacht. Już grałem, bardzo fajna. Nie grałem jeszcze z innymi ludźmi, ale sam ją sprawdzałem i zaraz będziecie widzieli w dalszej części tego odcinka. Jest dwóch nowych operatorów, czyli Bóg i Frost. Bóg to tyle, nie wiem, to jest chłopak, mężczyzna, a Frost jest to dziewczyna. Dodali 5 nowych broni. 5. Jest to C8SFW. To chyba jest jakiś... Jest to jakiś karabinek. Dodali jakąś też broń o nazwie Cyamyrysy. Nie wiem, jak to wymówić, ale taka jest. Jakiś Super 90. 9 mm C1. I ostatnia to jest MK1 9 mm. Tak, to są te wszystkie 5 broni. Więc z tego, co wyczytałem, to jest jak na razie tyle informacji, co mogłem tak wywnioskować z tych wszystkich rzeczy, które mam tu podane. Ale teraz lecimy szybko do pokazania całej oprawy graficznej, bo też się dużo zmieniło. Dużo się zmieniło w sensie tej oprawy wizualnej w menu, czy podczas ładowania meczu, czy tych innych rzeczy. To sami zobaczycie, jak będziecie grali. Ale też... no, ikonki się też zmieniły. Wielkość chyba czcionki, czy coś takiego. Więc lecimy. I za chwilę jestem z wami już w Rainbow Sixie, ale już bez kamerki. O, już nie będę tu używał kamerki, tylko szybko nagrywamy. Stop! Jeszcze to nie wszystko. Zmienili coś w playlistach, ale to takie mało ważne. I przede wszystkim... Co zmienili? Balansowanie przy doborze chyba przeciwników. Bo przed chwilą miałem jakiegoś tam Silvera 1, teraz patrzę na Rainbowa, mam Silvera 3. Takie... What? Czyli teraz zmienili te rangi, teraz... Bardziej każdy zasługuje na tą rangę i myślę, że przeciwniku będzie dobierało na naszym poziomie i teammate'u, bo czasami ja mam dużo wyższy poziom niż moi teammate'ci i ja za dobrze gram, a oni też powiem, że tak gorzej. Jakiś player comfort, nie wiem, co to ma do rzeczy. Zmienili też oczywiście wygląd strony głównej, żeby była tam z tym Black Ice'em związana. Design zmienili, gameplay, jakieś tam... Poprawili coś z online'em, z tą grą rankedową, z tym wszystkim. Poprawili UI, czyli chyba... No, poprawili UI, czyli interfejs. Już wiemy, co to jest. I jakieś tam różne inne poprawki. Nie dodatki, poprawki. Więc lecimy teraz już chyba na poważnie dalej. No i tak, tutaj mam wszystko opisane, a przynajmniej gdzie mam wejść, żeby wszystko poczytać o tych informacjach. Oczywiście link do informacji będziecie mieli wszystko tam na dole w opisie. Więc tak, jak widać to było... O, tego nie było. W ogóle są wszystkie inne obrazki tutaj z tyłu, jak widać. Widzicie? Operacje, tryb wieloosobowy, jakaś tu inna jest, jakiś inny obrazek tutaj. Samouszki też jest inny. No wszędzie, chyba to nie jest inny obrazek, ale po prostu ogólnie są inne obrazki w tle, w menu. I oczywiście tutaj ranga jest taka, jaka powinna być, niby, bo trochę wzrosła, tak po prostu bez grania rankedów ona sama wzrosła. Bo naprawdę nie grałem rankedów ostatnio, a ona wzrosła tak nie wiadomo skąd, a miałem Silver 1. Bo przegrałem tam ileś tam meczy z rzędu i spadłem. Więc tak, operatorzy. Widzicie, co my tutaj mamy w operatorach? Dwóch nowych. Mamy tutaj w atakujących i w broniących. Po jednym. Tutaj jest cały opis i ja będę miał to dostępne dopiero za, no, praktycznie 7 dni.
bo nie mam sezon pasa, no ale jednak muszę kupić, bo widzę, że to się przydaje. Może tak nie wchodząc do żadnego tam trybu grania, nacisnę szybko gra swobodna i możemy tutaj zaobserwować zmianę trochę tego interfejsu, ale szybko wychodzimy, bo ja nie chcę grać. Jest ogólnie zmiana tego interfejsu, wyszukiwania graczy, no i takie oprawki wizualne głównie. Jest niebiescy kontra pomarańczowi, tak jak normalnie, tylko oczywiście inny obrazek, bo to jest nowa mapa, runda w ataku. Pam param pam, jesteśmy już na tej mapie, na jachcie. Widzimy tu jakiś lodowiec, jesteśmy na jakimś, na jakichś bryłach lodu, więc szybko lecimy. Mi się wydaje, że to jest taka mapa z bardziej otwartym terenem. Oczywiście ludzie ze środka nie będą mogli wychodzić z tego jachtu, ale my jak najbardziej po stronie atakujących możemy wychodzić. Tutaj oczywiście śnieg w środku na jachcie. Wszystko jest oblodzone, możemy chodzić. W ogóle fajnie, że jest jacht. Wow, na wodzie coś. Naprawdę super to wygląda. Oczywiście nie mam najwyższych ustawień, ale i tak to mega wygląda. To wszystko jest oblodzone. Jakiś taki opuszczony statek w ogóle. Mam nadzieję, że dobre te ustawienia wziąłem, bo przed chwilą testowałem jakieś tam inne ustawienia. Ale to są chyba te, na których zazwyczaj gram. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. To jakieś miejsce dla helikoptera. Tak to się prezentuje. Oczywiście wszędzie tutaj działają te liny. Już nie mogę doczekać, że będę grał sobie na tej mapie niedługo. I w ogóle tak teraz popatrzę, o co tutaj chodzi. A to jest łódź podwodna. To chyba jest łódź podwodna, z tego co właśnie widzę. I no taka ciekawostka, że tak mogę to wyjaśnić. I to jest ten cały jacht. Tak jakby ktoś tutaj zamieszkał, że tutaj są drzwi u dołu. What? Drzwi? Chyba powinno być wszystko ładnie zabudowane, żeby to jakoś pływało. No ale tak jakby ktoś tutaj miał zamieszkać. W ogóle patrzcie, jak to wszystko... Te całe mechanizmy, one nadal działają. Wow! Tutaj jest jakoś wszystko zadbane u dołu, bo to jakieś pewnie piece czy coś. Dobra, ale to już nie przedłużając, to jest koniec odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Niedługo kolejne, do zobaczenia, no i cześć!